Jak one szuje mężczyzn? Chcecie zobaczyć? Nawet moje znajome, pochodzące z Francji czy Włoch, mówią, że z polskimi mężczyznami coś jest nie tak. I... No moje koleżanki z Włoch i z Francji też mówiły, że z Polkami coś nie tak jest. O ile Polki dbają o swój wygląd i widać, że wkładają w to dużo wysiłku, to Polacy chyba uważają, że trzeba przyjmować ich takimi, jacy są, w białych koszulkach obciskających brzuch... Co to za gówno w ogóle? Białych koszulkach obciskających brzuch, to ja nie wiem skąd ona. Ze śmietnika chyba tych Polaków wyciąga. Jakiś taki pierdolony pod kontrowersję. I raz w tygodniu będzie na siłownię. Wiesz co, byłem w tygodniu dwa razy, a jeszcze raz będę szedł. A już 80 kilo nawet zamówiłem wam. 80 kilo, kurwa. Mogę was rozjebać. Wszystkich. Nie no, żartuję. Nie rozjebałem was. Ja bym was obronił. O kurwa, muszę pikować w ślepo. Dobra, nasus na rozgrzewkę. Rozgrzewkowy nasus. Dobry jest ziomal w miarę. OTP Garena. Garen jest w ogóle dobry w nasusa. Mamy, no znaczy no, ciężko go zabić, o, tak powiem. Musi we mnie wejść i rozjebać całego wave'a z wira. Mądre będzie, zobaczycie, patrzcie to. Wejdzie we mnie i rozjebać cały wave z wira. Nie, nie robi tego, kurwa. Mam kurwa mur z minionów, on wie, że ich nie może rozjebać. Patrzcie co on robi. Ginę. Ej, mądry jest. Dobry kurwa mur, no. Nie taki dobry jednak mur. Spoko, odbijemy się zaraz. Nic się nie dzieje, widzowie, nic się nie bójcie. Niech ma kilka dla zachęty. Tak, tak, nawet ja już go teraz, już teraz go zabijam. Patrzcie to. Ogólnie ten Garen jest dobry. Z tych Garenów co grałem, ten kuma o co chodzi w tym matchupie, w ogóle jak się gra Garenem. Ale Garen też, jak ktoś jest OTP Garena, to tak naprawdę on nawet nie umie grać tę grę, tylko umie grać Garenem. Bo to jest tak specyficzny karos. Dobra, patrzcie to. Dobra, Ignite się pozbył. To jest dobre, że Ignite się pozbył, widzowie. Bo on tylko można zwanshotować, a bez Ignite'a nas nie zwanshotuje. Chociaż teraz jak mam te itemy, to i tak by nas chyba nie zwanshotował. Nie no, nawet na ganku ma ciężko. A musi cofnąć do bazy, bo został obity. Pasywkę mu wyłączam. Ja pierdolę, zabrakło. Bomba. Dobra, mamy ich. S. Ogólnie to już stąpujemy topa. Patrzcie to. Wchodzę i wypierdałem wszystko. Całe R kasuje tak o, na tego wave'a. Mógłbym tu R-kę użyć, ale nie ma plate'ów. Jakby były plate'y, bym użył R-kę jeszcze, żeby szybciej to wziąć. A tego nie wezmę, no. Ja pierdolę, ginę, nie? Odjebałem. O jedno ku za dużo. 10-1 Kaisa. Co się kurwa na tym botlane stało? Ja pierdolę. Kurwa, co ten Kha'Zix robi? Na sobie parę wspomnień.
Ja pierdolę, nie mogę cyklować za własną wieżą. Co jest grany? To pewnie będzie szybki. Mam tak nieudolnego leśnika i ten bot lane 100 milionów do tyłu, kurwa, co jest? Myślę na gierce, no skupię się na gierce. Myślałem, że chcę Mayverna zabić. A dobra, pójdź z tą grą. Biją się. Jeden. A Viktor se pada. Pinguj back. Dobra, surrender, kurwa. No nie, idzie z tymi ludźmi grać. Mówiłem. Zabiłem go, bo użyłem gargoyla i się zbejtował. Jesteśmy widocznie, widzę, na tyle silni, że my możemy się bić 4 na 5. Nasus jest niepotrzebny, oni w czwórkę radzą sobie z tą piątką, więc wchodzą w tą walkę i w ogóle Viktor inicjuje. Spoko. Spoko, okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że jesteśmy tacy silni. To ja idę jednak na splita, bo widzę, że oni sobie ze mnie świetnie radzą. Ja tu jestem niepotrzebny. Nie wiem, kurwa, no nie mogę z tych ludzi tutaj. Tragedia, naprawdę, no kurwa tak trolują. Czy trolują? Słabo grają, no po prostu. Jeżeli chcemy wygrać fight, to chyba się musimy zgrupować, oni bardzo nie chcą się zgrupować i bić. Chcą się bić, jak nie jesteśmy zgrupowani i to jest problem. No bo nie wiem, co ja mam robić, iść z nimi czy spitować? Idę z nimi teraz, a idę z nimi. Chuj z tym splitem, niech tam wezmą inhibitor, już tak jedne wzięli. Idę i będę żywą tarczą, kurwa, dla tych ludzi. Ale to, bo uważam, że w ogóle tą metodą my nie wygramy gry, ale wyjebane. Lepiej to niż iść na splita i patrzeć, jak drużyna ginie. Lepiej w tę stronę. I o to chodzi, już po RC talon. I teraz chodźcie tam, albo tam. Chodźcie, kurwa! Ale nie idź tędy, czemu się, kurwa, blokujesz? Co ty robisz? Nie bronię tego. Co to za debil? Czemu on troluje? Nie no, Kai'Sa tak napierdala, że to się nie da. Botem jest zbyt ważną rolą, kurwa, nie da się grać. Nie da się grać, kurwa, jak jest bot przegrany. Wchodź taka Kai'Sa 10-1 i co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Splitować! No to zobacz, idę na splita. Ale nawet ja w pewnym momencie zrezygnowałem z splita. Mówię, nie, tam jest ciepła sytuacja. Nie będę splitował, biegnę do drużyny. Impinguję back, bo mnie jeszcze nie ma. I wiesz, co mi drużyna? Wchodzi. I co ty na to? I weź z tym dealuj. Nie ma w ogóle pola do dyskusji. I załóżmy, że ja nie schodzę i splituję. Czterech mojej drużyny ginie, biorą barona, zabijają mnie. Spoko, jeden scenariusz. Drugi scenariusz. Biegnę do drużyny, ale drużyna, zanim dobiegnę, idzie się wyjebać. Truskaweczki, mniam. Więc no, nie ma wyjścia z takiej sytuacji niestety. Musisz kliknąć FF. I ja klikam FF, nie? Tylko nie wiem, po co zakładników trzymać w takich gierkach, nie? Rozumiem. No co się nie da wygrać? No właśnie nie wiem, wiesz? Właśnie nie wiem. Wiesz co, wszystkim się nie da wygrać. Jak będąc szczerym, testowałem, kurwa, po kolei wszystkich moich herosów. Renektony, Illaoi, Ornny. I dochodzę do wniosku, że niczym się nie da. Ja też tego nie dożyję. Według Global Gender Gap Report kobiety w Polsce będą miały te same prawa i szanse co mężczyźni w 2128 roku, czyli... Ej, ja myślałem, że to będzie o globalnym ociepleniu na przykład. Że wiecie, my nie dożyjemy tego ocieplenia, że nas spali słońce czy coś, że jakiś kurwa, nie wiadomo co, morza zaleją. A to o prawach kobiet. 107 lat, a jak oni to wyliczyli? Ja o dożyciu z ZUS-u, a że ZUS, to nikt nie liczy chyba już nawet. 82% kobiet robi pranie. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać od wzruszenia. Nie wiem, ja też, już łezka mi się zakręciła wokół, jak sobie myślę o tych wszystkich kobietach.
Ciekawe, czy dożyjemy czasów, kiedy koksik będzie legalny, albo kwasik na wakacjach. Już dożyliśmy do takich czasów, tylko nie w Polsce. Więc szukaj swojego raju na ziemi. Gdzieś znajdziesz. W Portugalii koksik jest na pewno legalny. Mydło powidło. Jestem kobietą. Ja pierdolę, takie filmy to powinny być zakazane, bo jebie się we łbie potem młodym Julkom. Okej. Okay. 3/4 chłopa nie wie, co można w aucie naprawić. A czy moim zdaniem to się też trochę już zmienia, nie? Jakby coraz mniej chyba jest chłopów, co sami naprawiają auto. Jakby coraz częściej chyba się korzysta z usług specjalistów. Też jakby te rzeczy, wydaje mi się, są coraz bardziej skomplikowane. Wiesz, masz nowy samochód, taki totalnie. Coś się w nim spierdoli. I weź to napraw. Mi się wydaje, że to musi być dużo trudniejsze niż w kiedyś takim starym maluchu. Typiara pierdoli coś o równouprawnieniu, a prawda jest taka, że większość mężczyzn jest pod pantoflem. Znajoma, która pracuje jako kontroler ruchu lotniczego i jest w mensie, bo ma bardzo wysoki iloraz IQ, sama sobie radzi i mówi, że typiarom odjebało. Ale to, że ktoś ma mensę i wysokie IQ, to nie wiem, czy to już jest jakiś taki, wiesz, dowód. Fajnie. Powiem wam ciekawostkę. Ola, którą znacie pod pseudonimem Alessia, robiła testy IQ i też miała jakieś bardzo wysokie, i z tego co pamiętam. I robiła normalnie chyba ten z mensy. No i co w mensie, no i co? No i jakby wiecie, czy to jest wyznacznik, żeby ktoś tak, nie wiem, narzucał jakieś zdanie? Nie za bardzo chyba. Prawda jest taka, że każdy ma swoją. Więc ty powiesz, że jest tak, przyjdzie inny, a ja powiem, że prawda jest taka. I powie ci, że tak i tak jest. I na dowód użyję jakiegoś argumentu, że mój kolega, który coś tam, albo koleżanka, która coś tam, no i tam coś sobie wymyśli. Każdy. Nie dziwię, tak, że się rozstaliście. Taka dysproporcja intelektu w związku musiała być trudna do przeskoczenia. Prawda, Almon. To właśnie przez to. To było właśnie naszym głównym powodem. Ja mam wrażenie, że ja zawsze mam rację, więc jak chcecie, może coś pytać. Ale to jest idealne podsumowanie właśnie tego. Każdemu się wydaje, że ma rację i każdemu się wydaje, że zna prawdę. Wiecie, foliarzowi, co wierzy, że 5G nas zniszczy na mózgi, też mówi, że on zna prawdę, a wy się mylicie, nie? No tak jest, dlatego ja nie lubię być bardzo pewnym swoich racji, swoich przekonań, bo gdzieś z tyłu głowy mam, że ja też się mogę mylić. Ty się generalnie mylisz. Ewidentnie, a ty jesteś negatywnym widzem, który zapierdala się do czego tylko może. Zauważyłeś to. Kysiu, zaczniesz grać, a mnie pierdolić? Piknie tu, piknie tam! A koksu zlędował, chyba tak. Kontynuując temat, chodzi o to, że typiary się zatrzymały w 1920 roku, a teraz mają taka sama możliwość rozwoju jak inni. Chcesz coś osiągnąć? Zapierdalaj mocno i wierz w to, co robisz. Nierówność w seksie. 39%... O, jest! Nierówność w seksie. Dobra, zobaczmy. Nie przeżywa orgazmu. Mężczyźni dbają o zadowolenie swoich partnerek. Co gorsza, powszechny jest brak kultury i edukacji w tym obszarze. Chłopaki, nie staracie się. Ale no to też jest... Wiecie co, no jakby... Kobieta sobie wybiera partnera, tak? To nie jest, że... Dobra, to ja w średniowieczu. Ty będziesz z tym i chuj. I masz gówno do gadania. To jest twój mąż. Albo jak w tych krajach arabskich też tak chyba jeszcze jest aranżowane. Sama se wybiera. Nie chcesz tego? Weź takiego. Nie wiem, jakby no... Zresztą teraz to w ogóle chyba jest też rynek jakiś seks z gadżetów i innych rzeczy rozwinięty. Że w sumie to... Możesz sobie jeszcze jakoś tam, no nie wiem, znaleźć jakieś rozwiązanie alternatywne. A ty się starasz? Czy ja się staram? Czy to jest pytanie do mnie? Nie wiem, Bakusiowa. Nie wiem, czy to jest do mnie pytanie. Co? A Maksym Wołczyk. To ta. Cześć, dzisiaj opowiem wam o tym, jak przygotować się do pierwszego razu. Jest to banalne... Nie chcę chyba. Nie, za dużo dla mnie. To jest... Kurwa, już naprawdę dla mnie za dużo. Nie dam rady. No nie dam rady, naprawdę. Nie dam. Nie. Mam ochotę na coś szalonego sobie pograć. Mam wiedzieć, co ochotę? No, Lejban. Dobra, to zagram sobie. Kurwa. Mordekaiser. Wiem, że mówiłem, że Heres jest gównem. Wiem. Mówiłem to i się dalej z tym zgadzam. Ale zagram sobie Mordekaisera z Ghostem.
pod tanka takiego trochę. Ej, brzmi jak gówno, wiem. Nie wiem co nie chwilę, wiesz, miałem parę sekund i gram na Renektona, który jest generalnie dość dobry, większość herosów. I nie wiedziałem co wziąć. I tak sobie wziąłem, o. Skąd ja mam 35 shielda? Ja pierdolę! Już wiem. Bo trójka jest na dwu, a W to... No, widzicie sami. No niestety, mały przypał tu jest posiadany. Niech ma, niech nie zaposzuje. Niech ma, niech ma. Pozwolimy mu. To jest bardzo zła walka. No ja tam idę. Dobre, dobry, dobra. Fajnie, git. Mega dobrze wyszło. Dobra, spaliłem Ghosta, spierdalam. Czemu on się bije? No nie wiem. Pop wchodzi w dwóch ludzi. Dobra, chcesz, że się bije tym Yasuo, nie? Ja tam nie biorę udziału w tej walce. Wiecie, to nawet nie jest tak, że ja nie zszedłem. Ja zszedłem, nie? Ale... ale i tak Rengar nie wytrzymał. Musimy się wyjebać. To teraz jest stary, o. Zajebista gierka. Dzisiaj Liga Legend nas rozpieszcza, widzowie. Rozpieszcza w chuj nas Liga Legend. Jak to kurwa nie ma surrendera? Chyba se kpicie. Co jedna osoba do niej nie ma surrendera? No ja pierdolę. To powinno być banowane. Zawetował. No to graj se kurwa sam teraz, debilu. Co to zawetował? Nice, nice gang, dobra, już możesz iść. Rengar się obraził, że mu, nie wiem, że mu Kindred weszła do osu i go najebała. I obraził się, już nie gra. O, fajny, fajny miłośnik Rengara. Ja też chcę wyjść z gry i nie mogę, bo jestem League partnerem. Życie jest kurwa za krótkie, żeby grać coś takiego. Gierki 4-5. Mi szkoda na to czasu, po prostu szkoda nie to czasu. Tak o, po turecku się siedzi. Albo nie, położę się. Ale kawa gra. Marcie! To kurwa teraz. Bez szans jesteś. Speedrun utraty kanału na Twitch. No tak, normalnie. Wiesz co, że to jest speedrun? Na pewno utracę kanał na Twitchu. Zbanują mnie na LOLu. Partnera stracę, a może i życie stracę, nie wiem. Mamy, może tyle? Aż... Może taka będzie cena z tej jednej strollowanej gry? Strollowanej, ja? Ja wam w ogóle keruję, tak gram, 1-0. Także proszę mi kurwa nie mówić. Że ja troluję, bo ja się staram. Teraz kupię wszystkie startowe itemy. Pyk, pyk, pyk. Let's go. Do wszystkich pracowników Riozu i Monte. To ja wyślę z układu psychiatrycznego, że z niego uciekłeś. I co teraz? Może z psychiatryka nadaje, może. Nie wiem, kurwa, granie takich gier. Rep mordę, ale mi wkurwia taki Yasuo. On nie jest trzeźwy, on nie jest trzeźwy, nie jest trzeźwy. I ta Renata wyzywająca wszystko to kurwa od loserów. Sorry, moja wina. Rengar wyszedł w drugim ci z gry. My bad. Ja nie wiem, kurwa, odklejeni ci ludzie są tutaj. Był jeden gość, co chciał grać, Yasuo, jeden jedyny, kurwa. Naprawdę, ja jestem w szoku, co siedzi w głowie takiego człowieka. Co jest, jak jego mózg funkcjonuje, to powinni przebadać naukowcy. Bo to jest jakiś fenomen, moim zdaniem. Jungler wychodzi w grze, kurwa, w drugiej minucie, dobra, w trzeciej wychodzi z gry. Bot opierdala. Dajemy szybkiego surrendera. Wszyscy są na tak poza nim. Nikomu się nie chce grać, a on mówi, on kurwa, ja tego nie poddam i gram. Każdy troluje już, a on jeden dalej wychodzi i mówi, że wszyscy go trolują. I że report mnie, report Ashe,
Nie wiem. Zazdroszczę mu. Zazdroszczę mu tego zapału do gry. Naprawdę mu zazdroszczę. Dobra, Nasus. Bełczański Nasus. Prosto z pola truskawek. Jestem twoim fanem i bardzo cię lubię. Chciałem ci życzyć miłego wieczoru i podziękować, że podarujesz mi uśmiech na każdym streamku. Alibaba sama, jak miło napisał. Ty. Idzie tu jest jakaś kappa, albo pomyliłem stream, sorry, nie do tej osoby. Nie ma nic takiego na końcu. Kurwa! No ja pierdolę, naprawdę w takim momencie! Ktoś jest z Polski, w enemy. Kto kurwa robi takie invady? W sensie, no robią czasem, ale to naprawdę rzadko się zdarza. Ale rozścieczyli Nasusa, rozścieczyli mnie. Ja czuję, że ganka dostanę od razu. Od Jarvana. No, bo nie mam ghosta. Zrobię na dole. Każdy bogaty chce mieć murzyna. Ten niech się męczy, niech się zażyna. Niech myje kible, czyści kanał. Ale się przez to nie stanie białym. Mordeczki! Dobra, ja tam biegnę, kurwa, ale to jest gówno, mi się wydaje. Chętnie wystawiał z bambusa chaty. Trochę się cieszy, trochę się chwali, a z głębi duszy płacze w oddali. W całym świecie niosą się krzyki białych murzynów z polskiej Afryki. A nam się daje, że to rzecz prosta. Mam jakiś OP team. Totalnie zajebiście zagrali chłopaki. Chyba się przydałem tam, że zszedłem. Coś tam zrobiłem. A na piosenka. Ale w ogóle bardzo lubię Czesława Mozilla i jego muzykę. No ja nie mogę tam zejść, kurwa, no. No nie mogę, no. Cały czas się bijecie. Teraz boję się, że ganka dostanę i zginę. No jest taka opcja. Tego, że mam F miniony. Na pewno chcę to zrobić. Mówiłem. O kurwa, ale atak. Ja pochwaliłem drużynę, ale wiecie co? Za szybko to zrobiłem trochę chyba. 6-0 Czogat. Bot na pizdę. Dżungla. No to okej, dżungla naiven, ale ten mid lane, no. To wygląda bardzo źle. Bardzo źle. Jebać, jebać, jebać. Jebać i atakować policję. Dość mapy i mordercy. Żadnej litości dla tych skurwysynów. Jebać, 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 jebać. Ja nie, no żartowałem jakoś. Ja szanuję policję. Przepraszam, widzu, jak ci uraziłem. Żadnej litości dla tych skurwy synów. Jebać, jebać, jebać. Jebać. Będę go jebana hama teraz. 550 bije, dobra. Dwa razy i pyk. Kurwa, nie starczy mi golda, którym to i to, nie? Dobra, mamy. BUM! ESA! Idziemy się wyleczyć. ESA kurwa! Duduś, nie jestem Nasusem. Podjazdu tutaj nie masz do mnie. Ale próbuję, próbuję, zobacz jaką próbuję. A ja nawet dobra, martwy jestem. Przychwuł krótkie pytanko. Nie chcę ci przeszkadzać. Ja pierdolę. Go, 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 go. To jest dobre, ale Kawarus. Nie mogę! Kurwa! Aro Ashe? Aro Varus? Takie część CC dostałem.
Ja pierdolę. Przejebał na midzie i teraz będzie trollował i mówi, że haha, wyjebany Pixel Game. To kurwa, to wyjdź z tej gry, rzuć N-worda i nie wracaj, kurwa. Tak powiem. Muszę to grać i oglądać. Muszę. Zajebiście. Ale się bawię. Jak zawsze świetna zabawa z League of Legends. Dajcie ten tryb 2-2, błagam. Dajcie ten tryb, bo ja już nie mogę oglądać tego solo queue. Nie, solo kolejka dzisiaj w formie, życiówka. I żegnam się, pozdrawiam. Do zobaczenia. Elo.